Ciekawe, że dawnym wynalazcom często nie chodziło o forsę, tylko autentycznie chcieli pomagać ludziom. Polak Kazimierz Żegleń był zakonnikiem. Mimo, że jego fach zupełnie niezwiązany był z wynalazczością, to sam chciał wynaleźć materiał, który chroniłby życie ludziom. A konkretnie stworzył kamizelkę kuloodporną. Kazimierz Żegleń, polski zakonnik i wynalazca, urodził się w 1869 roku w Kaczanówce. W 1890 przeprowadził się do Chicago, a konkretnie do polskiej parafii, w której podjął pracę. W wolnych chwilach pracował nad stworzeniem tkaniny kuloodpornej. Inspiracją, a bardziej bodźcem do podjęcia prac nad stworzeniem kamizelki kuloodpornej był zamach dokonany w 1893 roku na burmistrza Chicago. Na początku prac do stworzenia pancerza Żegleń zastosował blachę stalową oraz zwierzęcą skórę. Jednak po pierwszych tygodniach postanowił postawić na jedwab. Początkowa wersja kamizelki oparta była na dużej ilości warstw gęsto ułożonych jedwabnych nici zszytych mocnym ściegiem. W efekcie grubość płachty wynosiła 1 cm. Na swoje rozwiązanie w 1897 roku uzyskał patent, a tuż po tym dokonał publicznego testu swojego rozwiązania poprzez ostrzał próbek materiału przez kilku policjantów. W efekcie żaden z nabojów nie przebił materiału. W kolejnych latach testy przeprowadzał już na własnej osobie. Tak, pozwolił, żeby strzelano do niego. Mimo tego z biegiem lat, chcąc udoskonalić swoją tkaninę oraz metodę jej produkcji, nawiązał współpracę z innym Polakiem, Janem Szczepanikiem. Współpraca zaowocowała uruchomieniem produkcji w USA przez Żeglenia i w Europie przez Szczepanika. Co ciekawe, poprawiona wersja kamizelki skutecznie chroniła przed kulami wystrzelonymi z broni krótkiej, także z bliskiej odległości, jednak nie chroniła w przypadku pocisków z karabinu. Testy wykazały, że dopiero 5 warstw zapewniało skuteczną ochronę przed karabinem, chociażby takim jak Winchester. To właśnie było powodem braku zainteresowania wojska w Ameryce i Europie. Pomimo tego w 1904 roku udało się sprzedać licencję do Rosji, której celem była ochrona swoich wojsk w walce z Japonią. Co ciekawe, ta wersja kamizelek była zmodyfikowana przez zastosowanie wkładki z blachy stalowej. Pancerze Żeglenia z uwagi na wysoką cenę nie znalazły uznania także na amerykańskich komisariatach i komendach policji. Nikt jednak nie spodziewał się, że wyprodukowany przez niego jedwabny materiał znajdzie zastosowanie w oponach. Na co Kazimierz uzyskał kilka patentów, a finalnie uruchomił produkcję opon na skalę przemysłową. Produkowane przez niego opony cechowały się odpornością na postrzały i przebicia. W 1906 roku ostatecznie opuścił zakon, skupił się na badaniach i rozwoju działalności przemysłowej i wynalazczej. Szkoda, że jego wynalazek nie uznał uznania w produkcji kamizelek kuloodpornych, ale fajnie, że przydał się w produkcji opon i nie poszedł na marne.